Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Serbo My Team w grze F1 2020. Dzisiaj, zanim ruszymy do Grand Prix Belgii, oczywiście sprawdźmy, co ciekawego można zrobić. Mamy oczywiście teraz tą przerwę między sezonami, więc zobaczmy, co można sobie tutaj ogarnąć w te 4 dni. Widzę, że najlepiej byłoby zrobić imprezę do spraw wytrzymałości i modyfikację elementów napędu, tylko że to nam nie pójdzie. To zróbmy w takim razie, słuchajcie, to... I zróbmy sobie może jakąś konferencję. A, dajmy tutaj czadu. I zobaczmy teraz dalej. Mamy 3,76. Bardzo dużo pieniędzy mamy, słuchajcie. Ja proponuję coś z tym zrobić. Kadra, nie, no kadra. Wytrzymałość. Przecież nas na aero jeszcze nie stać, ale w sumie aero mamy dosyć dobrze rozwiniętą. Podwozie już też. W sumie widzicie, że to jest bardzo drogie, więc tutaj warto jeszcze poinwestować w te zespoły, w te, może nie w te działy, nie zespoły. Z pierwszej części jakby, z pierwszej grupy. Układ napędowy w sumie by się przydał. Ryzyko awarii, no w sumie tak, trzeba byłoby rozwijać niezawodność. Zmieszanie modyfikacji, w sumie to jest dobre ta modyfikacja krótsza, bo to kurczę tak przeszkadza, że to jest masakra. Okej, to mamy. Ostatnio mi ktoś pisał, że możesz zmienić kombinezon. Tak wyglądam teraz ja, proszę bardzo, tak sobie zmieniłem takie biało-czerwone barwy, kurczę, naprawdę fajne, zostawimy sobie jeszcze na ten odcinek te barwy, może nawet na przyszłość, bo ten odcinek nagrałem w ogóle jeszcze, kiedy nie było publikacji Węgier, więc zobaczę w sumie, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale na razie bym sobie zostawił to, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Może to, o, profity kierowcy byłyby dobre, to ja sobie kupię sobie, to pewnie. To na pewno uznanie kierowcy było dobre, no i może w sumie to, okej. Okay. No i fajnie. Okej, okay, wystarczy. No i co? Chyba jedziemy do przodu. Okej, okay, to w takim razie przechodzimy do wywiadu. Zobaczmy. Dziękuję za zaproszenie do waszego centrum dowodzenia. Pomówmy o wynikach waszego zespołu w tym sezonie. Will Buxton oczywiście pyta. Patryk Nowak odpowiada. Drugi kierowca czyni naprawdę wysokie postępy. Szybkie postępy. Duże zaangażowanie. Tak, na pewno. O, widzę, że tutaj nic nie zmieniło to. Hierarchia w zespole, że twoja kariera jest najważniejsza. Dobre. Myślę, że to będzie dobra odpowiedź. Na chwilę obecną jesteście solidnym zespołem środka stawki, co pomoże wam wspiąć się na wyższy poziom. Wydaje mi się, że podwozie musi być ten. Musi być lepsze podwozie, wiecie? Ej, to pytanie już było. Co jest? Co jest grane? Dwa razy to samo pytanie? A teraz... I teraz nagle uznanie mi się zmieniło. Co jest? Relacja długoterminowa, czy może ktoś inny? O, to jest dobre pytanie. Odpowiedź znaczy się. Dziękujemy za zaproszenie, to było wspaniałe przeżycie. Tak, dziękuję, że zadałeś dwa razy to samo pytanie, odpowiedziałem dwa razy dokładnie tak samo i zostałem inaczej odebrany. Okej, okay, teraz przerwa sezonowa, zobaczmy co to w ogóle będzie. Okej, okay, rozpocznij przerwę. A, okej. Okay. I co tutaj ciekawego można dodać? Jeszcze dwie rzeczy. O, to może w sumie sobie zrobimy trening siłowy, będzie dobrze. Chyba nic więcej nie ma co rozwijać, słuchajcie, tak mi się wydaje. Chyba, że sobie zrobimy jeszcze, słuchajcie, tą sekcję, bo w sumie stać nas na to, kurczę, na to. Spostrzegawczość i kunszt drugiego kierowcy. Nas na to w sumie jest dosyć dużo stać, więc weźmy to. Co się dzieje? Raikkonen wkrótce odchodzi z Formuły 1. No proszę, czyżby prorocza tutaj mam sytuację proroczą jakąś? Ciekawe. To ja w takim razie przychodzę do wyścigu. No i trzymajcie się.
Witam was bardzo serdecznie, 14 runda, miejsce ostatnie, well done Patryk, skończyło mi się paliwo na ostatniej prostej. Pierwszy raz taka sytuacja w ogóle, ale żeby tutaj na swoje usprawiedliwienie cokolwiek powiedzieć, to powiem, że moi drodzy, miałem zamiar wziąć kary na ten wyścig, ponieważ po pierwsze, łatwo się tutaj wyprzedza, po drugie, musimy i tak mieć dodatkowy silnik, ponieważ te, które mamy, by nam po prostu nie starczyły do końca tego sezonu, więc uznałem, że taka decyzja będzie tak czy inaczej odpowiednia, więc summa summarum dużo żeśmy tam nie stracili, bo i tak startujemy z samego końca stawki i zobaczymy, jak nam dzisiaj przyjdzie po tej przerwie wakacyjnej się zmierzyć. Taka ciekawostka, jesteśmy na piątym miejscu, jeżeli chodzi o osiągi w stawce. Także te poprawki, które żeśmy wdrożyli podczas przerwy wakacyjnej, chyba zadziałały, dlatego że jesteśmy właśnie bardzo wysoko na miejscu już piątym, co oczywiście do czegoś zobowiązuje, dlatego że musimy teraz naprawdę coraz sobie lepiej radzić. No i przede wszystkim jest to jakaś presja w pewnym sensie, bo już nie jesteśmy na samym dnie. Okej, Lewis Hamilton, pole position, za nim Valtteri Bottas, więc dwa Mercedesy na czele tego wyścigu. Na początku dalej Red Bull, Verstappen przed Alexem Albonem. Kto dalej? Perez, Carlos, Sainz, Norris, Vettel, Kwiat, Ricardo, dalej Gasly, Ocon, w ogóle tu już jest po patchu, zaraz o tym coś powiem, Leclerc, Raikkonen, Giovinazzi, Stroll, Nick DeVry, Kevin Magnussen, dalej, Russell, Latifi, kogo startuje? Grosjana, proszę bardzo, 35 miejsc do tyłu, więc nie jest tak źle, startujemy może nie z Madrytu, ale z innego państwa, w sumie to jest Belgia, więc jest blisko. No właśnie, to jest, słuchajcie, wyścig, który jest już przeze mnie jechany po pierwszej aktualizacji. Jestem na wersji gry 1.05, ale ona nic nie zmieniła tak naprawdę. Tutaj wprowadziła parę poprawek, już nie ma tego Jezusa chodzącego po wodzie. Czasy w kwalifikacjach się już powinny teoretycznie zgadzać, ale na przykład malowania są dalej te same, więc tutaj niestety za dużo się w tej kwestii nie zmieniło. Szkoda. Taka strategia opony miękkiej i pośredniej, jak najbardziej jestem za. Proszę Państwa, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz o klikaniu w dzwoneczek, żeby być właśnie na bieżąco, o klikaniu łapę w górę oraz o komentarzu. Cieszę się cały czas, że ta seria jest tak bardzo przez Was uwielbiana i lubiane. Jesteśmy już oczywiście w drugiej połowie tego sezonu, coraz bliżej końca oczywiście. Zachęcam Was również do zaglądania na moje social media inne niż YouTube, czyli na Facebooka, na Twittera, na Instagrama, na którym ostatnio wleciał pierwszy post, pierwsze zdjęcie, bardzo takie, powiedziałbym, nawet symboliczne, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do zaglądania tam, wszystkie linki macie w opisie, jak również na Discorda też sobie tam zaglądajcie, Rulalos F1 Team. Tak jak powtarzam, wszystkie linki macie w opisie również do najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, a cały czas zadacie mi takie same pytania, które już po prostu tam są odpowiedzi, więc serio sprawdzacie to, bo szybciej dostaniecie odpowiedź. Oponki sobie, słuchajcie, rozgrzałem, bo miałem 75 stopni tylko na początku, były normalnie niebieskie, a teraz są w miarę cieplutkie. Proszę Państwa, co się wydarzy, jak wejdziemy w tą drugą część sezonu? No, oglądajcie, sam jestem ciekawy. Cały start Williamsów. Co tyle miejsca zostawiacie tutaj po tej wewnętrznej? No masakra, że mnie nie ścieli. Dobra. Co jest? Powiem wam, że ślizga na tym orusz troszeczkę. Okej, żyjemy, proszę Państwa. It's not really bad. Nie wierzę, ty uderzył mnie. Groszek, nie, Magnussen, Magnussen, okej. Dobra, żyjemy po pierwszym sektorze na razie, ale właśnie tu w ogóle jest trochę szerzej, jest wydłużona tarka. Już teraz od zewnętrznie wyprzedzamy Alfa Romeo, przynajmniej próbujemy. Ale tylko próbujemy. Tam jest ta wydłużona tarka, więc można troszeczkę tam agresywnie pojechać. Ja teraz pomyślałem, że mogłem w sumie sobie strategię odwrócić, byłoby lepiej, no ale trudno już. Dobra, teraz wykorzystajmy potencjał naszego silniczka Mercedesa, naszego przycisku overtake. Oh my god! Oh my god! Krzyżę jak baton na radio. To było bardzo niebezpieczne. Piekielnie niebezpieczne, ale się udało. No był tam na pewno kontakt, ale obaj żeśmy przeżyli ten atak skutecznie. Wow, pięknie. Okej, widzę lampkę z tyłu bolidu Strolla.
odpuścił i dokładnie to wykorzystałem. Gdzie pierwszy raz tak pomyślałem, żeby tak to zrobić. I to się opłaciło jednak. To jest taki sygnał, że jednostka napędowa przechodzi w tryb oszczędzania i wtedy się wyprzeda najczęściej. Właśnie tak się Nico Rosberg w Grand Prix... Znaczy, sorry, to był chyba... Nie był Rosberg, tylko to był Hamilton, który wyprzedzał właśnie wtedy Rosberga w Grand Prix Hiszpanii. To było na torze Katalonia. I właśnie u Rosberga się pojawiła ta lampka i właśnie Hamilton chciał to wykorzystać i wyprzedzał, ale tam była ta afera, nie? Także często spotykana praktyka. Jestem w ogóle trochę też wolny na prostych, co wynika pewnie z mojego, po pierwsze, sprzężenia silnika, po drugie z ilości paliwa, jaką mam, ale z drugiej strony opłaca się wziąć więcej, zdecydowanie więcej niż mniej, bo oszczędzanie w tej grze jest trochę słabym pomysłem, przyznaję, a tutaj trzeba cały czas na 100% cisnąć. Lepiej mieć więcej paliwa niż za mało, zdecydowanie. Żeby jechać cały czas właściwie na bogatym, na prostych. Leclerc i Kwiat, what are you doing? Oj. Korzysta to, czy nie wykorzysta? Nie, nie wykorzysta tego jednak. Muszę uważać, trzeba wyprzedzić Kwiatka koniecznie. Orusz? Radio? Myślę, że silnik Hondy niestety tym razem będzie gorszy niż wygląda. Piękna tak od zewnętrznej nadaniła Kwiatka i jesteśmy już na miejscu 14. Pięknie to wygląda. Tak jak powiedziałem, na tym torze da się wyprzedzać. Tutaj jest ważny zarówno silnik, jak i aero tak naprawdę. Następnym wyścigiem będzie Monza, gdzie ważna jest właściwie tylko prędkość na prostych. Co swoją drogą jest dużym problemem na tym torze. Szczególnie w szykanach. Ur. Mój błąd teraz. Swoją drogą ten odcinek trafi na kanał prawdopodobnie... Jak przez Leclerca? Nie. Chyba nie. Ale... Chodzi mi o relację z Grand Prix. A nie, dobra, nieważne, co ja gadam. Myślałem, że teraz jest Grand Prix Wielkiej Brytanii było. A nie, przecież jest dopiero na początku sierpnia. Dobra, to nieważne, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. O kur... No to mnie ładnie chciało zewnętrznie objechać, ale przyznaję, że trochę się stykałem. Co jest w ogóle Raikkonen? W ogóle box now robimy swoją drogą, bo chcę podciąć właśnie takich kierowców jak Perez, jak Raikkonen może. Myślę, że na pośredni będę miał lepsze tempo, wydaje mi się, wiecie? Mam takie przeczucie po prostu. Co jest? Okej. Okay. Jesteśmy in the pit i zakładamy pośrednie. O, widzę, że albo na twardych. Odważny zawodnik. Bo tu pośrednie na pewno wytrzymają. O! Ciekawe, myślałem, że mnie nie puści. Bo skapałem trochę ze sprzęgłem teraz. Okej. Okay. Dobra. Na szczęście wyjazd był na tyle wolny, że miałem ogranicznik włączony, ale mi jakoś to nie przeszkodziło zbytnio. Dobra, teraz ile wlezie. Dlaczego założyli twarde? To jest po prostu dla mnie zagwozdka stulecia. Przecież nawet było, słuchajcie, w tej grafice, którą miałem w treningach, że opony twarde, nawet miękkie, wybaczcie, miękkie, wytrzymują mi na zasadzie 50% 19 okrążeń. Miękkie. Pośrednie to było 29, no. Trochę nie rozumiem strategii reszty, ale okej. Okay. Zresztą wtedy doskonale, jaki mam teraz tempo w ogóle. Już dogoniłem Kwiata, mimo tego, że straciłem do niego
3 sekundy po tym pit stopie. Przynajmniej tak wyjechałem. No i teraz zaczyna się straszny tłok w alei serwisowej. Też widzę, że mój teammate Nick DeVry jest w boksie. Chyba. A nie, został jednak na torze. Okej, to mi się pomyliło z Alfą. No właśnie, mamy bardzo podobne też znaczki. Ciekawe, czy mogę zmienić ten kolor, bo chciałbym go zmienić, w sumie ten czerwony. Ale nie wiem. Boże, zobaczcie, ich normalnie ślizga w tym zakręcie teraz. Masakra jakaś. Też będzie stawę lot, ale... Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Naprawdę, ich strasznie ślizga, bo to widać, ewidentnie Norris ma problemy. Kwiat ma problemy z tymi twardymi, bo tam być może są jeszcze niedogrzane. Ja raczej na pewno mam dogrzane. Na chwilę się pewnie też gorąco zrobi w kokpicie Kwiata, kiedy straci miejsce 16. Kolejna tura boksów. Jaki tam jest tłok w ogóle? Teraz DeVry zjechał. No i przekonamy się, na której pozycji ją wyjada. I wróca na tor. Jezus! Ty, co on zrobił? Wam się, że mi się hamulce w ogóle przegrzały, bo tak jechałem prosto, nie mogłem sobie zahamować. Ja się też przestraszyłem tej sytuacji. Wow, na pewno ich podetnę, tak. Proszę Państwa, i to znacznie. Wracamy na tor przed Raikkonen, więc bardzo żeśmy podcięli stawkę. O, widzę, że Perez pomyślał. Tak samo Raikkonen, opony pośrednie, ale oni zjechali w sumie dwa okrążenia później niż ja, no ale... Według mnie też spokojnie dojadę. Ale podcięci. To trzeba o punkty teraz, proszę Państwa, walczyć. Oni mają twarde z przodu, co będzie teraz do wykorzystania koniecznie przez nas. Musi to być wykorzystane. Zawodniku Alfa Tauri. Dajesz. Wyprzedzaj tego McLarena, bo ja nie chcę mieć DRS-u. Znaczy, nie chcę, żebyś ty miał DRS. Powiem wam, że Norris jest bez szans ze mną, a nie z... Nie tylko z Kwiatem. Ale tutaj to w ogóle było... No, nie wiem, czy był kontakt, może był, ale chciałem jak najbardziej prawie pojechać teraz w stronę, żeby mu nie zrobić źle. Okej. Nieprawdopodobny atak, widzicie. Wykorzystywać takie okazje trzeba jak najszybciej, póki mamy świeżutkie pośrednie. Bo potem oni będą mieli przewagę, której mogę nie wykorzystać. Chociaż z drugiej strony widzę, że naprawdę mam dobre tempo teraz. Trzeba to wykorzystać koniecznie. Zbliżę się teraz do Kwiatka, który będzie miał problemy na pewno w zakrętach, czyli w tym sektorze. Bo to jest właśnie taki sektor, w którym ta aero jednak jest kluczowa. Dużo szybkich zakrętów. Ricardo, drugi pit stop. No proszę, ciekawe. Bez sensu według mnie, no ale okej. Zobaczymy, jakie teraz będzie miał tempo. No teraz jestem blisko tego Kwiata, zobaczymy. Oj, gorące nóż przez masło. Ta. Jest, udało się, dobrze. Okej. I teraz ile sił wlezie, trzeba uciekać od niego, jak najszybciej po prostu. O ile martwiłem się o Daniela Ricciardo, że tutaj założył po raz drugi opony. W sensie oczywiście miał dwa pit stopy. O tyle na 11 miejscu teraz jest Charles Leclerc. I to jest problem, bo on na pewno będzie piekielnie szybki. No i z tym se mogę nie poradzić. No zobaczymy. Proszę Państwa, 4 okrążenia do zakończenia wyścigu Grand Prix Belgii w moim oczywiście kokpicie. Ale bo idzie Kwiata i Leclerca też. I oni są piekielnie szybcy. Piekielnie szybcy są, słuchajcie, naprawdę. Kwiat jakoś dziwnie przyspieszył nagle. Nie wiem czemu przyspieszył. Może czuje strach. Czuje powiew monakijski. Monakijski, nie wiem. Może czuje. Tak, poczuł ten powiew, dlatego że za mną jest już właśnie Leclerc. Trochę niedobrze. Teraz jest pytanie, czy uciekniemy też Kwiatowi, żeby nie miał DRS-u ten też Kwiat, bo... Pamiętacie, jak wyprzedzaliśmy Norrisa, to tam przecież wyprzedziłem go zarówno ja i Daniu. Nie wyprzedzi mnie na pewno, ale myślę nad tym, żeby go puścić tak, żebym ja miał DRS. To było w sumie dobre. Trzeba sobie cele realnie stawiać jednak. Nie ma sensu walczyć, szkoda tracić opon na tej walce. Lepiej mieć teraz, jeszcze ma teraz rekord okrążenia w ogóle.
lepiej być z mojej strony DRS, mimo tego, że kwiatek chyba też będzie miał. Usłyszałem jakieś uderzenie i to jednak było uderzenie Pereza w kwiata. Albo kwiata w Pereza. Niesamowite, myślałem, że wiem, jak ktoś uderzył. Żółta flaga! Co jest? Coś się wydarzy, czyżby? Racing point jakiś? Perez odpada, jaki fart dla nas w takim razie? No to mamy spore szczęście, bo Perez był naprawdę szybki. A kwiat, no... 2 sekundy teraz do mnie stracił. No to mnie teraz traci, w sumie stracił sekundę na ostatnim sektorze. To nie wiem, co tam się wydarzyło między nim a Meksykanem, ale nie wiem. Nie wiem. No szybki jest ten kwiat, ale nie ma szans w ogóle teraz. Nie ma szans. No zobaczcie, no traci jednak tą sekundę. No mu nie wystarczy. Jeszcze ja sobie boosta odpalę. A więc będą chyba punkty dzisiaj, proszę Państwa. Po starcie z ostatniego pola, także naprawdę dobrze to wygląda. Ciekawy jestem, co by było, gdybym startował normalnie. W miarę, powiedzmy. Ale to już jest przeszłość. Jest 10. miejsce. Brawo. Brawo, Patryk. Także naprawdę dobry początek drugiej części sezonu. I oczywiście jedziemy dalej. Przed nami Monza. Bardzo podobny tor, chociaż troszeczkę tam będzie mniej zakrętów. Kierowca dnia jak najbardziej. Po starcie z 22. pola przebiliśmy się o 12 pozycji. Także naprawdę całkiem nieźle. Toto Wolff też pewnie musi być zachwycony. Też pewnie musi się cieszyć z tego, że są takie młode, obiecujące talenty w Formule 1, które być może będą podparciem dla Hamiltona, ale ja się nie dam, ja nie będę podparciem dla Hamiltona. Ja chcę z nim wygrać, ja chcę być mistrzem świata, podobnie jak mój zespół Rulalos Shark Rulalos F1 Team. Trzecie miejsce zajął kto? Zajął je Sebastian Vettel, także w sumie nie tak źle. Sebastian Vettel wyprzedził kierowców Red Bulla, którzy startowali jakby oczko wyżej, także oni stracili. Bardzo ładnie to wygląda. Co wygląda na końcu stawki? De Vries 17, proszę bardzo. Nawet nie najgorzej. Zobaczmy sobie ranking. 70 punktów, dokładnie jeden więcej. Przed Albonem jesteśmy, co ciekawe, w konstruktorce. Miejsce 7, spadliśmy za McLaren, ale moi drodzy, 70 punktów to i tak jest totalny kozak. A Hamilton przed Bottasem w klasyfikacji generalnej. Tu jest tylko 5 punktów też różnicy. To jest to, o czym mi ludzie mówili. Jak kara przesunięcia wpłynie na twoją strategię podczas wyścigu? Przecież wyścig już był. Czemu mi o to pytasz? Bez komentarza. Co to... Okej, no Balon jest moim nowym rywalem. Znaczy, Alex Albon oczywiście. Żeby nie było. Okej, odnawianie umów. Oczywiście to dopiero w następnym odcinku. Także dzięki za dzisiaj. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku z F1 2020. Do jutra. Trzymajcie się. See you.